Tytuł kursu: roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł: roboty związane z montażem przewodów instalacji gazowych oraz podłączaniem urządzeń gazowych. Temat: odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Pamiętajmy, że decydując się na system grzewczy z kotłem gazowym, musimy pamiętać o odpowiednim systemie odprowadzania spalin. W przypadku wyboru gazowej instalacji grzewczej, pamiętajmy, że musi to być pomieszczenie nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, takie jak kuchnia czy łazienka. Tym bardziej, że projektowane aktualnie kotły gazowe są wysoce estetyczne i świetnie wkomponowują się w całość wystroju wnętrza. Rozwiązanie dotyczące sposobu odprowadzania spalin omówię jedynie dla urządzeń typu C, czyli na przykład dla kotłów kondensacyjnych. Należy jednak pamiętać, że kubatura pomieszczenia, w którym instaluje się urządzenie gazowe typu C, nie powinna być mniejsza niż 6,5 m sześciennego oraz że wyprowadzenie spalin z kotła, np. przez ścianę zewnętrzną budynku jedno- czy wielorodzinnego, jest możliwe wyłącznie dla kotłów do mocy odpowiednio 21,5 kW. O wyborze systemu decydują warunki lokalowe, możliwości techniczne, opory przepływu oraz obowiązujące przepisy. W przypadku kotła typu C mającego moc powyżej 21 kW system spalinowy należy wyprowadzić ponad połać dachową budynku. Dlatego też w miarę możliwości najlepiej skorzystać z systemu koncentrycznego powietrzno-spalinowego pionowego FI60x100 lub FI80x125 i w razie konieczności uzupełnić go o odpowiednie przedłużenia. Z kolei w przypadku kotłowni wyposażonej w komin lub w przypadku modernizacji istniejącej instalacji grzewczej, systemy wentylacyjno-spalinowe FI60x100 czy FI80x125 umożliwiają wykorzystanie szybu kominowego jako rury powietrznej. Najlepiej, gdy szacht wyposażony jest w czysty i szczelny wkład stalowy, dzięki czemu wentylator nie będzie zaciągał zanieczyszczeń do kotła. Wtedy do szybu kominowego wprowadza się wyłącznie rurę spalinową FI80. W szacht kominowy o odpowiednim przekroju można również wprowadzić przewód współosiowy na całej długości systemu. Jeśli okaże się, że na przykład ze względu na długość komina lub z innego powodu żadna z przedstawionych konfiguracji rur nie będzie mogła być zastosowana, zawsze można skorzystać z systemu dwóch niezależnych przewodów. System ten umożliwia poprowadzenie przeważnie dłuższych przewodów spalinowych niż system koncentryczny. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.